Aktualnej Komisji Informacji. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie. W sprawie realizacji zadań priorytetowych z druku 12/2013, paragraf pierwszy. Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych za rok 2013 środki finansowe w wysokości 4000 zł na zakup gazety promocyjnych na dzielnicy drugiej. 12, paragraf 2. Pomyłka językowa. Uzasadnienie. Materiały promocyjne i gadżety promocyjne będą promowały dzielnicy 12 kolejnych. Tu chciałam poprawkę dodać do obrotu w ogóle podczas żadnych wydarzeń międzydzielnicowych. I tak, w tym momencie chciałabym omówić tę poprawkę do tej uchwały, dlatego że prosiłabym, żeby te środki nie przeznaczać stricte z rezerwy, tylko z rezerwy, w której mamy my jako Komisja Informacji zabezpieczone środki finansowe na tego typu działania i brzmienie paragrafu pierwszego przedstawiało się następująco. Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 zabezpieczone w dziale 5 informacje łączne z mieszkańcami środki finansowe w wysokości 4000 zł na zakup gadżetów promocyjnych na dzielnicy 12. Jeśli można. I chciałam od razu tutaj może powiedzieć Państwu, przepraszam, nie mam się jaką być. W zeszłym tygodniu, w poniedziałek, odbyło się spotkanie, na które zaprosiłam członków komisji w Domu Kultury Podgórze. Ustaliliśmy, że wykonamy materiały promocyjne dla naszej dzielnicy. Będą to cztery rodzaje gadżetów plus taki roll-up, czyli to jest, jak nie wiem, Państwo widzą, nie wiedzą, taki mały baner przenośny z logo taki naszej dzielnicy. Tak. Taki wysuwany, który myślę, że się nam przysłuży przy różnych uroczystościach. Na tym spotkaniu byli tu obecny Pan Przewodniczący, Pan Konrad, więc mogą coś więcej powiedzieć, jeśli są chętni, co wybraliśmy. Ja ze swojej strony dodam, że będą tu powiedzmy cztery rodzaje gadżetów, czyli długopisy, będą zapinki, będą kubki i torby, takie ekologiczne. Umówiliśmy się z Panią Grafik z Domu Kultury Podgórze jako że będziemy wykonywać te gadżety właśnie przez Dom Kultury, iż zaprojektuje ona nam w jakiejś ładnej formie logo, nazwę naszej dzielnicy, plus wspólnie wymyśliliśmy hasło promocyjne, będziemy teraz, jesteśmy w opracowaniu, jeśli chodzi o znak graficzny, jak to miało wyglądać. I myślę, że za tą kwotę jesteśmy w stanie wykonać znaczne ilości tych materiałów. Myślę, że będą one gotowe już na dzień uchwały magistratu, który będzie 3 czerwca, ile się dobrze wiemy. W każdym razie pierwszy weekend, tak, czerwca. No i tyle z mojej strony. Co znaczy oraz Dom Kultury Podgórze będą promowały? Tak. Właśnie, jest to uwaga wniesiona tutaj na wniosek Pani Dyrektor Peruckiej. Z uwagi na fakt, że nie złożyliśmy jakby zamówienia ogólnego, to znaczy poprzez miasto na realizację, na zakup gadżetów promocyjnych, jednostką realizującą ten zakup będzie Dom Kultury. Żeby Pani Dyrektor mogła zrealizować ten wniosek, prosiła o wprowadzenie, ale tylko do uzasadnienia takiego sformułowania, żeby miała, jak mówiąc, podkładkę pod możliwość realizacji no, tego zlecenia dla nas. Natomiast oczywiście gadżety będą miały loga i znaki adresy, czy wszystkie dane tylko naszej dzielnicy. Tak. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? A ja mam pytanie, te gadżety będą dla... No, tak, to będzie... To znaczy te gadżety myślę, że będą w takiej ilości, że Państwo będą mogli jakąś część sobie zadysponować. Będzie na pewno też tyle, żeby wszystkie uroczystości czy wydarzenia też móc w jakiś sposób właśnie okrasić czymś, bo do tej pory no niestety nie mamy. Nie mamy po prostu nic trzeba pokazać. Ja myślę, że będzie tak, będzie gotowa już na początek czerwca. Tak się więcej umawialiśmy. No może akurat się jeszcze wdrożę, choć mówię, to będzie tak.
Jest to miesiąc. No, nie umiem powiedzieć. Znaczy, to wszystko zależy, jak notarnia, materiały, firma by chciała wyprodukować. Będziemy się starać jak najszybciej, tak? Też Państwa nie powiedzieć, wskazany taki rzecz, bo ja tam przelokuję się na dniach otwartych, tak się miał się zawodzili. Nasze stoisko ubogie w stosunku do innych. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę wolnościowego, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. 19 podtrzymał ktoś jedno. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada przyjęła.